Cześć, tu mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy serialu Słoneczny Patrol, to zapraszam do oglądania. Słoneczny Patrol to amerykański serial przygodowy realizowany w latach 1989-2001 z Davidem Hasselhoffem i Pamelą Anderson w głównych rolach. W początkowej fazie cieszył się dużą popularnością, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Emitowany wielokrotnie także w Polsce przez kilka różnych stacji telewizyjnych. Po raz pierwszy latem 1994 roku w Telewizji Polskiej. Na pomysł serialu wpadł Greg Bonan, który mając 17 lat został ratownikiem. Projekt nazwano Baywatch, od potocznej angielskiej nazwy łodzi patrolujących plażę. Gdy rozpoczęto poszukiwania głównego bohatera Mitcha, do roli typowano Toma Łupota, Lorenzo Lamasa i Adriana Pola. Ostatecznie angaż otrzymał David Hasselhoff. 23 kwietnia 1989 roku NBC wyemitowało pilota, a ten okazał się drugą najchętniej oglądaną pozycją tego dnia w amerykańskiej telewizji. Tydzień później stacja zamówiła cały sezon. Latem 1989 ruszyły prace na planie pod czujnym okiem prawdziwych ratowników. 2 miesiące później serial wystartował. Słoneczny Patrol opowiada o przygodach prywatnych i zawodowych grupy ratowników z Los Angeles. W latach 1995-1997 powstał jego spin-off zatytułowany Nocny Patrol. Zarówno w trakcie realizacji, jak i po jej zakończeniu powstało kilka filmów telewizyjnych o przygodach kalifornijskich ratowników. Na sezon 1998-1999 tytuł serialu zmieniono na Baywatch Hawaii i tam też przeniesiono akcję. Słoneczny Patrol zgromadził ponad miliard widzów w 158 krajach i został zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa jako najpopularniejszy serial telewizyjny. W Słonecznym Patrolu miał zagrać wówczas 15-letni sam Leonardo DiCaprio, jednak podczas castingów przyszły zdobywca Oscara został odrzucony jako syn Mitcha Buchanana i to przez samego Davida Hasselhoffa. Aktor stwierdził, że Leonardo jest już zbyt dojrzały do tej kreacji, przez co sprawiłby, że postać Hoffa wyglądałaby na starszą. Ostatecznie synem Mitcha został 9-letni Jeremy Jackson. Pamela Anderson trafiła do serialu w drugim sezonie. Nieprzychylnym tej decyzji był David Hasselhoff. Powody wyjawił producent Michael Berg. Tu cytat. David powiedział, że nie chce dziewczyny, która była w Playboyu, bo ten serial oglądają też dzieci. Wydaje mi się, że tak naprawdę chodziło mu o co innego. Pamela miała ogromny biust. David obawiał się, że wszyscy zobaczą, jak się na niego patrzy. Co zresztą się stało. Michael Berg był reżyserem kilku odcinków Słonecznego Patrolu. Cierpiał on na barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, które doprowadziło u twórcy do widzenia tunelowego, czyli częściowej ślepoty. Jak sam żartował, był jedynym niewidomym członkiem Gildy Reżyserów Amerykańskich. Gina Linolin dołączyła do obsady jako Nili Capshaw. Producenci wyznali, że potrzebowali jeszcze jednej wysokiej blondynki z dużym biustem, gdyż obawiali się opuszczenia serialu przez Pamelę. Gina była bardzo zestresowana przed kamerą, dlatego ekipa zabrała ją do hipnotyzera, który wyleczył ją z tego strachu. Zdjęcia do serialu kręcono w Los Angeles, Culver City, Long Beach w Kalifornii oraz Honolulu na Hawajach. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć tutaj, aby być na bieżąco. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.